Dorota Jakubowska, Grupa TROP. Chcę Was zaprosić na rozmowę, na podumanie o tym, jakie założenia o naturze człowieka stoją u podłoża podejścia 9 razy ja, czyli konstelacja nawyków i potencjałów inspirowane Eneagramem. Ja myślę, że to jest bardzo trudny czas i to, czego potrzebujemy, to jasnego nazwania, że człowiek jest istotą piękną, że ma ogromny potencjał i że jest dzielny. Że jest dzielny nie tylko w radzeniu sobie z przeciwnościami losu, nie tylko w radzeniu sobie z otoczeniem, ale również w radzeniu sobie z samym sobą. Ta wizja sprowadza się do takiej historyjki. Człowiek rodzi się z ogromną ilością różnych możliwości. Ale potem napotyka na różne przeszkody. Tymi przeszkodami mogą być rodzice, którzy stawiają określone wymagania, którzy stawiają określone oczekiwania albo mają swoje braki. Tymi przeszkodami mogą być warunki bytowe. To może być czasy, w jakich się urodziliśmy. To mogą być warunki społeczne. Nie wiem. Generalnie myślę, że dzieci już od zarania swojej edukacji doświadczają, że życie jest niełatwe. Niełatwe jest, żeby zacząć chodzić. Niełatwe jest, ostatnio obserwowałam, jak mój wnuk próbuje przekręcić się. On ma 4 miesiące i próbuje przekręcić się z pleców na brzuch. I pomyślałam sobie, że to jest takie gigantyczne zmaganie. A jego samozaparcie, żeby to osiągnąć, i wściekłość, kiedy mu się nie udaje, jest imponująca. W każdym razie siedzę jak zahipnotyzowana i obserwuję Dymka, który próbuje się przewrócić. To może trwać godzinę i ja godzinę na to patrzę z potwornym, po prostu z potwornym napięciem, czy mu się uda. Jak, tak jakby się oglądało po prostu mecz Igi Świątek. Ale myślę, że jest w tym też coś bardzo optymistycznego, bo on nie przestaje, dopóki się mu nie przeszkodzi. Jest też coś bardzo optymistycznego w tym, że ludzie naprawdę, nawet wtedy, kiedy napotykają na ogromne przeszkody życiowe, to jakby tu powiedzieć, dają radę. Stają się jacyś. Co więcej, nie jest powiedziane, że osoby, które miały bardzo duże przeszkody, to można powiedzieć, stają się przez to gorszymi ludźmi. To jest taki apel do rodziców, którzy zwykle starają się być idealni. Przypomina mi się rozmowa z moją przyjaciółką, której dziecko w wieku dorastania popadło w depresję i ona oczywiście się z tego powodu bardzo obwiniała i w pewnym momencie pomyślała, wiesz co, zrozumiałam, że dzieci w zasadzie jest trudno zepsuć, ponieważ on, taki jaki jest, razem z tymi swoimi załamaniami, jest takim pięknym człowiekiem. Właśnie to jest coś, co ja chciałabym zachować i na czym mi bardzo zależy w podejściu 9 razy ja. Na widzeniu tego piękna i tego wysiłku, który dokonujemy, żeby się rozwijać i wykorzystując szanse i mimo wszystko. Jak zrozumieliście, u podłoża tego podejścia jest akceptacja, że nawet to, co na pierwszy rzut oka może być wadą, również może stanowić podłoże fantastycznego procesu rozwojowego. Jeżeli na przykład mamy dziecko i to dziecko jest strasznie uparte, można powiedzieć uparte jak kozioł, doprowadza rodziców do szału. Wydaje się, że jest w tym zakresie totalnie bezrozumne. I nawet jeśli rodzice nie potrafią na to zareagować, denerwują się, Boże, nawet klapsa dadzą, to jednak myślę, że z takiej osoby może wyrosnąć szalenie wartościowa, uparta w dążeniu do swojego celu osoba. A więc ta cecha może jej się bardzo przydać. Więc w podejściu 9 razy ja patrzymy na człowieka z trzech perspektyw.
Pierwsza perspektywa to jest perspektywa potencjału. Niektóre rzeczy są wspólne dla wszystkich ludzi, niektóre rzeczy są niespodzianką, nawet dla posiadacza, i wyrastają z czasem. Niektóre rzeczy są bardzo indywidualną charakterystyką. Drugi aspekt to są nawyki, które nabywamy często we wczesnym etapie rozwoju, ale być może również w późniejszych etapach życia. To są nawyki, które nabywamy po to, żeby stworzyć sobie właśnie jak najlepsze warunki przeżycia, jak najlepsze warunki rozwoju, po to, żeby jakoś zrozumieć, kim jesteśmy. I te nawyki mają swoje niezwykle ważne funkcje, ale również często nas ograniczają. Na przykład to uparte dziecko, które upiera się z nawyku, że nie chce żadnego wpływu, nie zgodzi się z żadnym dorosłym, który mu powie, że ma założyć czapkę, chociaż ma zapalenie zatok. Oczywiście ćwiczy pewnego rodzaju hart ducha, no ale zapalenie zatok może mieć jednak. I ten nawyk, jak zostanie u człowieka dorosłego, to on po prostu na przykład staje się nieznośnym dyskutantem, który upiera się przy wszystkim, co uważa za słuszne, niezależnie od tego, jak reaguje otoczenie. Tym niemniej mamy te nawyki, które często są naprawdę destrukcyjne, ale są kawałkiem nas. Mamy też drogę wyjścia. W Enneagramie droga wyjścia nie jest oczywistym pozbyciem się nawyku. Ja czasami myślę, że pewnych głównych nawyków życiowych nie możemy się pozbyć. One jakoś nas konstytuują i również są źródłem wielu sukcesów, więc pozbywanie się tego, co jest źródłem naszych życiowych powodzeń, nie byłoby chyba zbyt rozsądne. To jest po prostu trzecia droga. I tu wchodzimy w taki piękny aspekt 9 razy ja, bo każdy człowiek jest dla każdego nauczycielem. W takim sensie, że każdy człowiek ma jakiś aspekt, który jeżeli ja będę potrafił wejść w tą energię, w ten świat, w tą umiejętność, jeżeli będę potrafił zrozumieć istotę funkcjonowania tego człowieka i w pewien sposób naśladować to, to to właśnie mnie ubogaci. Może podam wam, bo brzmi to może trochę mistycznie, to podam wam przykład. Jest w 9 razy ja taki typ, który się nazywa ósemka. To jest osoba, która miała trochę nieobliczalnych rodziców, albo miała rodziców, których z różnych powodów trzeba było ograniczać w ich ekspansywności. W każdym razie ona się nauczyła, jak kontrolować rzeczywistość. I całkiem stała się w tym sprawna. Na ogół metoda, do której sięga, jest metodą dosyć siłową. Czyli ona po prostu nie pozwala wchodzić do swojego pokoju, na swoje terytorium, nie pozwala sobie niczego narzucić, ale za to dosyć chętnie ustawia innych. Chętnie to jest troszkę ironiczne, ponieważ w gruncie rzeczy ta osoba potrzebuje spokoju. Ona to robi nawykowo. Kiedyś to przyniosło jej ogromne korzyści. Pozwoliło na przykład zachować poczucie swojej godności, poczucie swojej sprawczości, pozwoliło na rozwój, ale teraz, kiedy jest dorosła, za dużo może myśleć o tym, że jej kontrola jest niezbędna dla dobra innych i jej dobra. Przeważnie dobra innych. No, gdyby powiedzieć takiej osobie, po prostu przestań przejmować się wszystkimi i przestań zajmować się tą kontrolą. Po prostu odpuść. Ona byłaby głęboko nieszczęśliwa i prawdopodobnie popadłaby w jakiś taki lęk albo obojętność. Ta droga rozwoju jest inna. Jest taki typ w 9 razy ja, który się nazywa dwójka. To jest osoba, która się realizuje w trosce o innych. Ona oczywiście ma swoje nawyki. Na przykład nie realizuje się w trosce o siebie. W każdym razie nie wprost. Ale jest osobą, która naprawdę rozumie potrzeby innych. I teraz wyobraźmy sobie, że ta ósemka, ta osoba, która tak bardzo jest skoncentrowana na kontroli, przesiąka tą empatią, którą ma dwójka. Przesiąga właściwie to współczuciem, zrozumieniem.
i jej nawyki zamieniają się w coś pięknego. Zamieniają się mianowicie w potrzebę czynienia dobra w zgodzie z innymi ludźmi. I na tym polega magia 9 razy ja. Znajdźmy drogę, żeby zamienić to, co może nas więzić, ograniczać, zamienić w proces, który jest dobry i dla mnie, i dla innych. Każdy człowiek ma swojego nauczyciela i każdy dla kogoś jest nauczycielem. To jest bardzo demokratyczny proces. Nie ma typów lepszych, nie ma typów gorszych. Każdy człowiek musi sobie w jakiś sposób ułożyć się ze swoimi nawykami, no i oczywiście uświadomić sobie i zaakceptować swoje potencjały. Zapraszam Was wszystkich do odbycia takiej drogi. Kurs prowadzi grupa TROP, nazywa się 9 razy ja, od nawyków do potencjałów. Zapraszam na www.grupatrop.pl, tam znajdziecie więcej informacji o tym przedsięwzięciu. Dorota Jakubowska, dziękuję.